Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Był przede wszystkim człowiekiem modlitwy, pokory, ale i wielkiego serca oraz otwartości na drugiego człowieka. Tak świętego Jana Pawła II wspominają jego przyjaciele i najbliżsi współpracownicy, ale także ci, którzy spotykali się z nim podczas pielgrzymek czy audiencji. Świętość wielkiego Jana Pawła II uwidoczniała się zwłaszcza w jego modlitwie, mówił osobisty sekretarz papieża Polaka, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. On każdego człowieka, który przychodzi do niego, omadlał. Omadlał wszystkie sprawy, kraje poszczególne. Raz słyszałem na własne uszy, jak mówił, najważniejszym zadaniem papieża to jest modlitwa. Święty Jan Paweł II, papież, który spotykał się nie tylko z ludźmi z najwyższych sfer, ale swój czas poświęcał dla każdego człowieka. Wszystkich traktował z jednakową godnością i nikogo nie wykluczał, wspomina osobisty sekretarz Jana Pawła II, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Chociaż był głową Kościoła, był głową państwa, można powiedzieć, ale był taki bardzo prosty, bardzo naturalny i bardzo wrażliwy. Wszystkich traktował jednakowo, poważnie. Dla każdego umiał poświęcić czas. Nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. A jednocześnie, jak wspomina ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, święty Jan Paweł II był bardzo zatroskany o to, by człowiek mógł osiągnąć zbawienie. Wzywał nas wszystkich do tego, by panował pokój, by była solidarność i żebyśmy nie zmarnowali tego jednego życia, które jest jedyne i piękne na wieczność. To mówił do młodzieży, czyli wzywał nas do tej wielkiej odpowiedzialności za życie swoje, za życie danego kraju i Kościoła, czy całego świata. I tą odpowiedzialnością Karol Wojtyła wyróżniał się już od najmłodszych lat, o czym wspomina jego przyjaciel z czasów szkolnych, Eugeniusz Mróz. Karol Wojtyła był wspaniałym uczniem. Przez wszystkie lata naszego gimnazjum miał najwyższe noty. Cechowała go przy tym głęboka, autentyczna wiara. Ponad 70-letnią przyjaźń z papieżem Eugeniusz Mróz opisał w książce Historia niezwykłej przyjaźni. Często graliśmy w piłkę nożną. Graliśmy na sąsiedniej ulicy kościelnej, ale ksiądz prawa nas przepędzał, bo bał się swoje witraże. W publikacji znajduje się także zbiór listów, jakie ksiądz kardynał Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II wysyłał do Eugeniusza Mroza na przestrzeni 35 lat. Spotkanie z papieżem Polakiem jest wciąż żywe w pamięci wielu z nas. Tak pielgrzymkę Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku wspomina pani Urszula. Osoby zgromadzone w Kościenku, pragnące spotkać się z Ojcem Świętym, wyruszyły nocą na pielgrzymkę do Nowego Targu, na lotnisko, gdzie to spotkanie z Ojcem Świętym było, razem z mieszkańcami Podhala. W czasie tego spotkania była proklamowana krucjata wyzwolenia człowieka. W czasie tego spotkania Ojciec Święty przekazał Ruchowi Światło Życie Biblię. I sam papież w dniu, w którym powrócił do domu Ojca, prosił, by czytać mu Pismo Święte. Przed południem się żegnał ze wszystkimi, przy pełnej świadomości. Po południu nie chciał, no nic nie mówił, tylko prosił, żeby mu czytać Pismo Święte. I ksiądz profesor Styczeń, 9 rozdziałów Ewangelii Świętego Jana. Jeszcze przed przejściem do domu Ojca święty Jan Paweł II koncelebrował mszę świętą z przymkniętymi oczyma. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, składanie kwiatów czy propagowanie tekstów z nauczania świętego Jana Pawła II to tylko niektóre formy upamiętniające setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Choć rocznica urodzin świętego Jana Pawła II przypada jutro, to już dziś w niektórych miastach rozpoczęły się uroczystości. Mszy świętej, która rozpoczęła na Jasnej Górze świętowanie setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przewodniczył generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski. W setną rocznicę urodzin papieża Polaka przypominamy sobie nie tylko niezwykłą postać, ale nade wszystko
przypominamy wielkiego świadka wiary. Człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata. Karol Wojtyła był jedną z najważniejszych postaci XX wieku, napisał w liście prezydent Polski. Andrzej Duda wskazał, że nasze historyczne zwycięstwa i sukcesy dowiodły, że niezachwiane dążenie do wolności oraz łączące nas więzy solidarności to źródło olbrzymiej siły. Karol Wojtyła ufał, że tej wewnętrznej siły nigdy Polakom nie zabraknie. Jako człowiek głębokiej wiary z nadzieją spoglądał w przyszłość Polski, Europy i świata. Kształtując tę przyszłość, będziemy zawsze pamiętać o największym spośród nas, o papieżu wolności i solidarności. Z okazji urodzin papieża Polaka prezydent Polski wraz z prezydentem Litwy wystosowali wspólny list. Świętując wspólnie w Polsce i na Litwie setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, świętego papieża z Polski, chcemy w duchu kultury solidarności, czerpiąc z jego dziedzictwa, nadal podejmować starania, aby kształtować przyszłość naszych państw i narodów w Europie w duchu chrześcijańskiej antropologii świętego Jana Pawła II. Uroczystości upamiętniające świętego Jana Pawła II odbyły się także w Gdańsku. Złożono hołd i kwiaty przed pomnikiem papieża Polaka i Ronalda Reagana. Święty Jan Paweł II to wyjątkowa postać dla Gdańska, mówi Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność. Nawoływał nas do solidarności. Na Westerplatte mówił o bohaterstwie żołnierzy, którzy walczyli, i nawoływał młodzież do tego, żeby naśladowali tych, którzy walczyli na Westerplatte. Dziś w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o nauczaniu papieża, który mówił, że nie ma wolności bez odpowiedzialności, przypomniał Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia Godność. Wolność, którą myśmy zdobywali z takim trudem, idąc przez cierpienia, przez więzienia, przez prześladowania, no musi być koniecznościowo związane z odpowiedzialnością. Jeżeli wolność będzie rozłączona od odpowiedzialności, to taka wolność będzie nas niszczyć. Do setnej rocznicy urodziny świętego Jana Pawła II nawiązał również papież Franciszek po odmówieniu modlitwy Regina Celi. Jutro przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w Wadowicach w Polsce. Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem. Jutro o godzinie 7 rano odprawię transmitowaną na cały świat mszę świętą przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Z nieba niech dalej wstawia się za lud Boży i za pokój na świecie. Transmisję z jutrzejszej Eucharystii z Watykanu przeprowadzą Telewizja Trwam i Radio Maryja. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski chce zlikwidować obecną telewizję publiczną i zbudować nową według własnego zamysłu. Założenia programowe przedstawił w trakcie dzisiejszej konferencji. Koalicja Obywatelska zmieniła swojego kandydata na prezydenta. Wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy kandydat zapowiedział zmiany w polskiej polityce. Mam nadzieję, że to będzie początek wielkiej fali zmian w Polsce. Gdzie słowa najważniejsze, takie jak równość, takie jak sprawiedliwość, takie jak godność, odzyskają swoje właściwe znaczenie. Trzaskowski zapowiedział budowę nowej telewizji publicznej po ewentualnym objęciu fotela prezydenckiego. Bez TVP Info, bez wiadomości, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj tak zatruwa nasze życie. Podczas konferencji dziennikarze TVP Info zadali kandydatowi Platformy, a jednocześnie prezydentowi Warszawy pytanie o niezrealizowane w stolicy obietnice wyborcze. W trakcie kampanii samorządowej obiecywał pan montaż 100 punktów mierzących jakość powietrza, walkę z kopciuchami, obietnice dotyczące zieleni, stworzenia ponad 100 skwerów i małych parków. Obietnice bezpłatnej komunikacji miejskiej dla licealistów, sieci parkingów podziemnych, odbudowę stadionu Skry, dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej. Dlaczego nie spełnił pan tej obietnicy? Odpowiedź była zaskakująca. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało.
Rafał Trzaskowski na początku swojej prezydentury w Warszawie skupił się na takich inwestycjach jak budowa betonowej plaży w centrum Warszawy, budowa normalnej plaży nad Wisłą, ale wyłącznie na okres zimy, czy uruchomienie tramwaju różnorodności, który miał promować środowiska LGBT. Tak naprawdę znany z lewicowo-liberalnych poglądów Rafał Trzaskowski, niekiedy określany mianem tęczowego prezydenta miasta stołecznego Warszawy, po prostu nie jest kandydatem, który będzie gromadził bardzo szerokie spektrum wyborców. Zapewne będzie zbierał wyborców przede wszystkim w dużych miastach, w dużych aglomeracjach. Ocenia senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Z ostatniego sondażu Ibris wynika, że na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowałoby 16% wyborców. Jego prezydentura nie jest też prezydenturą udaną. Składała się ona, i to w ostatnich tylko 2 latach, z wielu wpadek dotyczących i nieumiejętności zareagowania na sytuacje kryzysowe, no a to jest bardzo istotne. Zaznacza socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Gdy epidemia koronawirusa dotarła do Warszawy, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wziął w pracę L4. Jak tłumaczyli urzędnicy ratusza, włodarz miasta był osłabiony zbyt dużą ilością pracy. Gdy doszło do awarii oczyszczalni ścieków w stolicy, a tony fekaliów wpadały do Wisły, Trzaskowski zwlekał z poinformowaniem o awarii prawie dobę. Natomiast tutaj jakby zadbanie o wizerunek Rafała Trzaskowskiego przy okazji tych wpadek był całkiem niezły, więc można powiedzieć, że pewnego rodzaju zarządzanie kryzysowe w sztabie właśnie pana Trzaskowskiego jest dobrze zorganizowane. Podkreśla politolog Piotr Siekański. Rafał Trzaskowski, by formalnie ubiegać się o urząd prezydenta Polski, musi jeszcze zebrać 100 tysięcy podpisów. Kolejny raz środowiska liberalno-lewicowej dyżurni komentatorzy przypuścili atak w czasie najważniejszych uroczystości w Polsce, czyli w 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Mowa o filmie Zabawa wchowanego, którego emisja odbyła się wczoraj. Produkcja ta, podszyta wieloma kłamstwami, wpisuje się w kolejną zaplanowaną batalię wymierzoną w Kościół. Na pomówienia reaguje Kaliska Kuria. W grudniu 2018 roku prokuratura zwróciła się do kurii diecezjalnej w Kaliszu o udostępnienie akt personalnych Arkadiusza H. Postępowanie w sprawie Arkadiusza H. zostało zainicjowane zawiadomieniem, które wpłynęło do prokuratury w grudniu 2018 roku. Dotyczyło przestępstwa, do którego miało dojść 20 lat wcześniej. W 2019 roku były wikariusz w Pleszewie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Materiały za pośrednictwem pełnomocnika biskupa Kaliskiego trafiły także do Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie. Ksiądz biskup Edward Janiak podjął decyzję o zakazie wykonywania przez Arkadiusza H. czynności kapłańskich. W filmie Zabawa wchowanego przemilczano wiele kluczowych faktów. Ukazane w filmie nagranie nie wyczerpuje całej rozmowy. Brak jest stwierdzenia, że rodzice powinni jak najszybciej zgłosić sprawę do prokuratury. 2 pokrzywdzonych występujących w filmie zgłosiło się do kurii w lutym 2020 roku i zgodnie z procedurami zostali skierowani do delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Na spotkanie z delegatem przybył jeden z nich, został przyjęty i zaproponowana mu została pomoc psychologiczna i duszpasterska. Tym samym kuria postępowała zgodnie z aktualnymi wytycznymi kościelnymi i obowiązującym prawem, udzielając niezbędnej pomocy osobom potencjalnie pokrzywdzonym i zgłaszając sprawę do odpowiednich organów. Termin i okoliczności emisji filmu Zabawa wchowanego nie jest przypadkowy. Kolejny atak przypada w 100. rocznicę urodzin wybitnego Polaka, świętego Jana Pawła II, i wpisuje się w trwającą od lat batalię środowisk lewicowo-liberalnych wymierzoną w Kościół katolicki. 5000 euro. Za tyle można kupić dziecko na Ukrainie. Jedna z klinik w Kijowie oferuje sprzedaż zarodków lub wynajem surogatki. Z powodu epidemii koronawirusa część urodzonych w taki sposób dzieci pozostało bez rodziców.
To ukraińskie centrum reprodukcji ludzi. Na sali leży kilkadziesiąt noworodków, które zostały zamówione przez bogatych ludzi, głównie z USA i Europy Zachodniej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakiś absurd. Wygląda to na jakąś, prawda, fabrykę ludzi. Klinika Biotex.com w Kijowie oferuje szereg usług, począwszy od donacji mitochondrialnej za 6,5 tysiąca euro, po donację zarodków czy wynajęcie surogatki za prawie 65 tysięcy euro. Czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami rozwoju medycyny, która idzie w tym kierunku, że jest tworzony człowiek w laboratorium, który później może mieć nie tylko dwoje, ale troje, a nawet czworo rodziców. A jeśli tu wchodzi jeszcze w grę surogatka, to mamy ten wachlarz tych rodziców się rozszerza. Brzmi jak science fiction, ale to niestety rzeczywistość. Gorzka, zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa granice państw zostały zamknięte. Nowonarodzone dzieci nie zostały odebrane przez klientów kliniki. Ponad 100 dzieci. W sumie ponad 100 dzieci czeka na swoich rodziców w ośrodkach medycyny reprodukcyjnej. Przedstawiciele kliniki przewidują, że jeśli kwarantanna zostanie przedłużona zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, to liczba dzieci nie będzie liczona w setkach, ale osiągnie 1000 noworodków. Powiedziała ukraińska rzecznik praw człowieka, jak oceniła problem, wymaga natychmiastowej reakcji. Biskupi kościołów katolickich i grekokatolickich wystosowali apel do władz Ukrainy. Takie zdeptanie ludzkiej godności skłania nas do apelowania do władz ukraińskich na wszystkich szczeblach o potępienie i zakazanie tego wstydliwego zjawiska. Co w przypadku, gdy, brzydko mówiąc, klient nie zgłosi się po dziecko, gdy będzie chciał zrezygnować z usługi? To tak naprawdę mamy do czynienia z traktowaniem człowieka jako towaru. Mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Kliniki Leczenia Niepłodności in vivo w Gdańsku. Jedna z ukraińskich telewizji opublikowała wyznanie Ukrainki, która urodziła bliźniaki dla pary z Polski. Po cesarskim cięciu zabrano ode mnie dzieci. Oczywiście rozpłakałam się, bo zrobiłam taką ważną rzecz. Rodzice mieli po około 45 lat, byli po kilku nieudanych próbach. Takie sytuacje rodzą nie tylko problemy etyczne, ale również prawne, wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk. Gdyby jednak matka, czyli surogatka, określając to językiem prawniczym, chciałaby mieć prawo do tego dziecka. Ma. Jest matką biologiczną. I moim zdaniem, w mojej ocenie, niezależnie od jakiejś prawnej umowy, jaka wiązałaby ją z osobą, która dopuszcza się takiego procederu, która prowadzi takie niesmaczne, obrzydliwe usługi, niezależnie od tego, jej prawa do tego dziecka przysługują. Chyba że biologiczna matka, odbierając pieniądze za urodzenie dziecka, zrzeka się do niego praw. Jednak i taka sytuacja budzi zastrzeżenia. Bo zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie, i dziwię się, że prawo ukraińskie tego dopuszcza, zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie dla czystego zysku. Taka działalność nosi znamiona handlu żywym towarem. Usługi oferowane przez ukraińską klinikę stwarzają niebezpieczne możliwości. Dla par homoseksualnych jest to bardzo niebezpieczna furtka, ponieważ takie osoby mogą się tam ubiegać o to, aby wejść w posiadanie, bo to tak należało, bo to nie niestety ująć, w posiadanie dziecka. Na Ukrainie działa kilkadziesiąt tego typu klinik. Kończymy główne wydanie informacji dnia. Kolejne po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.